Nazywam się Monika. Mam 11 lat. To moja dzielnica. To mój pokój. To moja mama. To mój tata Stasiu. Pracy. A tu przy tłumaczeniu muzyki na język migowy. A to moja rodzina podczas oglądania telewizji. To właśnie jestem ja. I tak zaczyna się nasz film. To jest Regina. Prawie 100% utraty słuchu. Dzień dobry. Jestem Regina. Mój syn pomógł, moja córka Dorota. Mieszka w domu samotnej matki. Joasia też nie słyszy od urodzenia. Robert stracił słuch w dzieciństwie. Pracuje w drukarni. Zdał maturę. Marzy o wyższych studiach. Ela 90% utraty słuchu. Justyna straciła słuch w dzieciństwie. No to na pół okrągło. Wiesiu, 70% utraty słuchu od dzieciństwa. Mam jedną nadzieję, że kiedyś przyjdzie lekarz, czyli Jezus Chrystus, otrzymam całkowicie nowy słuch, nowe ciało, nowe postać. Tu się uczymy, przygotowujemy się na przyszłość, gdy Jezus Chrystus przyjdzie, już będzie mi trochę łatwiej. Żona Wiesia, Ula, 100% utraty słuchu od urodzenia. A to nasz Jarek Wajk, twórca grupy i sprawca tego wszystkiego. Bóg, w którego wierzę, jest Bogiem, który ma na imię miłość. Miłość nie skazuje nikogo na samotność, ani na trwogę, ani na strach. Tylko tuli, uspokaja. Tu spotykamy się na zajęciach z Jarkiem. Ludu. Zdecydowalibyście się na wyjęcie aparatu w uszu? Jak się teraz czujesz bez aparatu, Justyna? Czuję, że jest cisza. Źle się czuję. Tak jakby szum. Jaki to jest szum? Jak wiatr, jak morze? Nie, to tak podobne jakby tak cisza, nic nie słychać. Tylko serce czuję, bije. A ty? Serce. Słyszysz to? Czuję. Jak podejmij aparatu, to jak mi sygnał i tak daje dźwięk, ale dziwny tak. Ula nie słyszy. W ogóle nie słyszę. Słyszy, że drgania, echo, odbicie. Bęben. Zamknijcie oczy. Zamknij. Wszyscy zamykamy oczy. Zamknij oczy. Co słyszeliście teraz? W ogóle. Nic nie reagowało. Niczego nie słyszeliście. W ogóle. Dotykamy. Na to pudło. Na pudło. Połóżcie na pudło dotykamy. Załóżcie aparaty.
Justyna. Czułam. Wyobrażasz? Były to różne dźwięki. Wysokie i niskie. A Wiesio? Przy zamknięciu oszu. Wibracje czułem, ale nic niewiele słyszałem. A ty słyszałaś muzykę? Słyszałaś muzykę? Wyobrażam. Wyobrażasz sobie, wyobrażasz tak? Sobie. Widzisz zachowanie ludzi, tak? Kiedyś mój tata zaprowadził nas do filharmonii, do tej świątyni dźwięku. Potem tłumaczył, jak brzmi muzyka. Musiałam się z tym pogodzić. Nauczysz się, żyć świadomością, że nie słyszę. Chciała Maszenie odoś śpiewać i aktorka i... Myślę, że zawsze będą dwa światy. Ale można pokonać barierę. To wszystko zależy od ludzi. Przytul tą gitarę. Przytul ją. Graj, Pawełek. Czujesz? Tak, tak. Teraz czułaś tą wibrację. Co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Jaki to dźwięk? Sama powiedz. No a, ale czy to jest niski czy wysoki? Regina, zaśpiewaj niski dźwięk. Niski. Dźwięk. Gruby. Gruby. Pomaga. Pomaga. No ale próbuj. Kobiety to jakby witoki, tak? Kobiecy jest wysoki, witoki, tak? Nie wiedziałam, ja widziałam odwrotnie. Trzeba tu rozwibrować to gardło. O Jarku ktoś powiedział, że ma wielkie serce. Lubi pomagać ludziom. Tu kiedyś znalazł różę. Zimny, chłodny czas. Paskudztwo tego dworca przerażało. To było moje pierwsze spotkanie z różą. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Minąłem ją, ale ten obrazek mocno zaczął grać w moim sercu i wróciłem bardzo szybko na dworzec. Z pytaniem, jak mógłbym pomóc. I zaczęliśmy taką wspólną drogę do dobrych rzeczy. Otworzyłem uszy na to, co róża mówi i zaczęła się rodzić przyjaźń. Przyszedł taki dzień, kiedy róża powiedziała mi, Jarek, zabierz mnie stąd. Tracę słuch od 2 lat. Jeszcze jakieś tam poszczególne dźwięki łapię. Dopiero godzę się z moją głuchotą. Joanna przecież też o tym mówiła. To są jakby podobne historie, że miała propozycję wszczepienia implantu. Joasia postanowiła sprawdzić, czy może mieć wszczepiony implant. Zobaczyła operację. Profesor zbadał jej uszy. Czy
Pani chorowała w dzieciństwie na zapalenia uszu? Żeby podjąć decyzję o implancie, czy go wszczepić, czy nie, my robimy taką symulację. To jest elektroda. Czy teraz coś jest? Nie wiadomo. Nie ma? Zrezygnowałaś z tego, prawda? Po prostu się boi. Tylko po prostu. Dostałem na szok. Szok, tak? Hałas. Dla nas to jest, wiesz, dla nas nasz śpiew. Przez takie, wiesz, poprawki jak aparat. To jest po prostu kiepskie, bo są to ograniczone dźwięki. Wraz z aniołami zaśpiewamy razem hymn uwielbienia. Hosanna Panu cześć. Ludzie głusi, to tak jak ryby właśnie, wiesz, żyją w wodzie, wiesz, są w swoim żywiole, są ryby latające. Trafią już na chwilę wyskoczyć z wody, ale wracają tam. Nie można zrobić jakichś rzeczy niemożliwych po prostu, czy... Chcesz powiedzieć, że ten rybi lot jest pozbawiony sensu całkiem? Może to jest chwila szczęścia, może to jest coś fajnego? Nie chcę powiedzieć, że to jest cyrk i robię znakomika w tym cyrku, ale myślę, że to jest piękna sztuka, wiesz, piękna gra rąk. Nie odważyłabym się po prostu kiepścić takiej muzyki, wiesz. Przez lichy śpiew. Jeśli ktoś dojdzie do takiego wniosku, że będzie chciał tylko rękoma zaznaczyć tutaj swoją obecność, tak będzie. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę wydobycia tego głosu, właśnie, żeby to uszanować, no to ta. Zaśpiewaj bez tekstu. Ta, da, ta, da, da. Da 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 da. Wersja autorska była. Jeszcze raz razem. Ta da ta da 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 da. Stąsi tak śpiewają. Jagger z Richardsem. Takie odległości łapią. Bardzo fajnie. Ta da ta da na 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 na. Nie reaguje. Nic nie słyszysz? Nie słyszę. Nikt nie słyszy. Musisz przemigać. Czasami Jarek wątpił, czy kiedykolwiek zaśpiewamy. To jest ciężkie. To jest ciężkie. I to prawda, że jest ciężkie. Ja mówię, że ja bez problemu jadę do was. Ja... Bo nam się prawie to nie ma. Nigdy nie czułem się szczęśliwym od najmłodszych lat. Po prostu uważałem, że żyję na świecie, ale w jakim celu to ja nie wiedziałem, po co ja żyję. Ja nie mam pretensji do Boga, a ja nie słyszę. Nie mam pretensji, Bóg wie najlepiej mnie. Pan tu wszystko widzi i wszystko ćwiczy, pomaga, tylko ludzie sami nie chcieli zmienić swoje życie. Oj, te, które myszkiem napadł, zakładł zapas, zbawił się tam, zagorzał z tutaj. Aby mógł śpiewać chwale Bożej, gorąco zaprosimy, daj nam ducha moc.
abyśmy mogli razem wspólnie tu śpiewać. Proszę, pomóż nam. Daj siłę i moc. Myjemy jeny czarodysze. Gąd o to prosimy, miej w opiece i prowadzenie. Amen. Amen. Słyszałem o pewnej dziewczynie, która skończyła studia muzyczne, dyrygenturę i prowadzi wielką orkiestrę. Straciła słuch w wieku 13 lat. Stoi na scenie bez obuwia i przez wibrację potrafiła określić wysokość dźwięku. Może to być ciekawe dla was, jak ona słyszy. Pierwsze nogi słyszą, a później na końcu dociera do głów. Pięścią uderzenie jest inne, a dłonią jest inne. A uderzmy wszyscy stopą. Wszyscy razem. Wszyscy razem. Jeszcze raz. Jeżeli sami uderzamy, to nic nie odczuwamy. Jeżeli ty uderzysz, to odczuwamy wibrację, drgania. Klaśniemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz zróbmy tak. Raz, dwa, trzy. Inaczej się słyszy ręką klaskanie, inaczej się słyszy nogami. Raz. Spróbujmy teraz podejść z dołu do góry. Raz. Raz, dwa. 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 Czy słyszeliście, jak gra ogień? Tak, tak. Jak huczy ognisko? Słyszałeś huk? Huk ognia? Wybuch. Taki wybuch. Co słyszysz? Słyszę takie huki teraz. A spróbuj to zaśpiewać, co słyszysz. Opowiedzieć to za pomocą dźwięku, głosem. I takie kawałki się rozpadają, że jak strzelają. O, słychać? Syczy? Słychać. O, coraz głośniej teraz. Spróbujcie to opowiedzieć głosem. Słychać. O, słychać, słychać. O, teraz mocno wszyscy. To jakby atakowa, taki wydaje dźwięk brzmienia. O. Mój obrazek jest taki, jest piękny słoneczny dzień. Siedzę na trawie, w pobliżu stawu. Woda w stawie jest spokojna. Obserwuję tą wodę, tam pływa ryba. Wrzucam kawałek chleba. Karp wypływa. I to słyszysz? Słyszę to.
jak ono wyskakuje. Czyli można za pomocą takiego instrumentu opowiedzieć historię. Zagrać tą historię. Zagrać historię, można. Stasiu, zagraj coś na tym instrumencie. Regina, zaśpiewasz tą melodię? I Regina zaśpiewała modlitwę z okazji swojego chrztu w naszym kościele. Ojcze nasz, który mieszkam na pa, bardzo proszę i najnosi przyjaciółmi, daj tu mogę świeta tę duszę, aby działam mnóstw tych żartach i pomóż nam śpiewać ponad drugie imię, to miłość, sprawiedliwość, radość, miłita. Przede wszystkim to ja bym chciał, żeby na świecie była sprawiedliwość. Pragnę zakochać się w kim, wspólnie żyć, być szczęśliwa. Luzia jest najważniejsza, bo to Luzia krótka, która warto ten czas mi korzystać. Zwracamy się do człowieka słyszącego tymi słowami. Myślisz, że cisza moim domem jest. Każdy wyraz jest złożony z sylab. Musimy dłońmi zaznaczyć to, że są sylaby i że te sylaby mają określoną długość. Nie pokażemy krótko, jest. Tylko pokażemy, jest, jest płynnym gestem. Cisza moim domem jest. Myślisz, że cisza moim domem jest? Mówisz, że nie znam muzyki. Zobacz dla Pana. Dźwięk muzyki różnie. O, gorąco było, cały czas gorąco. Biegła, prosiłam. Miałam wrażenie, jakbym biegła do kogoś w pilnej sprawie. Czuję, kiedy śpiewam, kiedy śpiewam. Czuję w głębi, tak mocno w głębi. Czuję radość, szczęście i ulgę w twoim życiu. Bogu na niebie. Śpiewam wdzięczności psalm. Dłoniach zaniosę radość, cierpienie. W gestach zaklęte słowa wolnie padną. Kończy się nasz film.
nie mogę zbyt często uczestniczyć w próbach grupy. Muszę się uczyć. Chcę żyć jak każde normalne dziecko, choć mam 80% utraty słuchu. Jeszcze zobaczcie moją szkołę. To na razie. Pędzę do klasy. Ja już mnóstwo dziś zarytasz i boję.